od dłuższego czasu obiecuję naszym kaczuszkom, mandarynkom, wolierkę. No, są poczynione pewne kroki już. Jak już czekają przede mną, żeby ta wolierka powstała. Nawet będzie niedaleko tej woliery, w której teraz są. Chcę pokazać tak właśnie zaczepia kurkę. Dużo mniejszy od niej, chociaż to jest kurka bojowca nowoangielskiego, tak malutka, bo to miniatura, a mimo to jest mniejszy, a jaki bojowy kaczorek. Właśnie tak zacząłem mówić o wolierce, którą tutaj dla nich szykujemy, a wolierka dosłownie jest przez siatkę. Także naprzeciwko tylko ścianka tylnia, która tylko stoi jak na razie. No i oczywiście fundament też pokazywałem. A kaczuszki, wiadomo, chcą już być przeniesione. Są teraz fabiami i właśnie z tymi kurkami bojowcami. Jak mi się chowa za słupek, nie da mi nawet się pokazać. A jak mówiłem wcześniej, muszę je przenieść, dlatego że w zeszłym roku nie doczekałem się młodych. O tych kaczuszek, przepiękne kaczuszki. Nie mam jakoś tak szczęścia do nich, miałem kiedyś, wiesz, jak tam wydzierają się ary. Zostały wypuszczone do woliery. Jak mówiłem wcześniej, piękna pogoda, słonecznie się zrobiło, ciepłusieńko jak na wiosnę i oczywiście one cały czas siedzą w oknie, więc no nie sposób ich nie wypuścić. A jak wyjdą, to proszę bardzo, słychać na całe podwórko. Ale się drą. Zobaczcie, jaki to bojowy kaczorek jest. Dlatego muszę przenieść, po prostu rozdzielić się. Widać, że daleko mu jeszcze do wiosny, daleko do tego okresu lęgowego, kiedy przecież on wtedy zacznie się robić bojowy, wtedy zacznie szukać dla siebie miejsca, zacznie rozganiać tu wszystko. A może tak się zdarzyć, że przecież, no widzicie, ile jest mniejsze od tej miniaturki. Że taki kogutek też nie zechce sobie tak jak teraz obojętnie stać, tylko może dojść do jakiejś walki, a nie chciałbym. No już się widzę, że nastawia cierpliwości mu braknie. No poza tym tu są pawie, no pawie jak wiadomo dużo, dużo większe, są tu widać tego samca obok stoi, też to przynieść to olbrzymie ptaszysko i uwierzcie mi, że też zechce bronić swojego terytorium, bo przecież ma tu dwie samiczki, z którymi zechce również te lęgi odbyć, po to te ptaki przecież żyją. Także no zacznie tu się robić walka. Chciałem kaczuszką. O, lecą kaczuszki, lecą. O, jak zaczepia. Takie wydaje dziwne odgłosy, nie wiem czy to słychać. Takie dudnienie. Bo że tu się... Tak nadyma, to widać wyraźnie. Wtedy oddaje taki dziwny właśnie odgłos. Zacząłem mówić właśnie i tak przerwałem. Nie miałem szczęścia do tych kaczuszek jeszcze, bo miałem wcześniej, oj, na samym początku praktycznie tutaj naszej przygody z hodowlą. No i proszę, znów do pawia się rzuca.
jak zacząłem hodowlę, to praktycznie też te pierwsze, żeśmy sobie kupili kaczuszki, no wiadomo, są przepiękne kaczuszki, malutkie. Wydaje się, że bezproblemowe. Mieliśmy je u siebie 2 lata i nie doczekałem się młodych. Chociaż były w osobnej wolierce. No nie wiem, co tam zawiniło, że nie było tych młodych, bo też również parka. Parka była niespokrewniona na pewno ze sobą, dlatego że samczyka kupiliśmy przez wysyłkę. Samiczkę z kolei kupiłem już tutaj praktycznie na miejscu, jeździłem po nią. A mimo to nie doczekałem się młodych. I potem te kaczuszki wiem, że sprzedałem. Kupiliśmy w to miejsce bażanty do tej wolierki. No wtedy nie miałem jeszcze tych wolierek, żeby sobie po prostu przenosić, ewentualnie coś dokupować, tylko że jak mi się nic nie działo, nic nie lęgło. Sprzedawaliśmy po prostu. Kupowało się coś innego, do tej samej wolierki wpuszczało. No teraz tego problemu już nie mam, wolierek już mi powstało trochę, więc na pewno bym te kaczuszki już nie sprzedawał, a jedynie przeniósł. No wtedy troszeczkę inaczej człowiek jeszcze myślał, inaczej działał. I żebym wtedy może je trzymał, minęłoby 5-6 lat, to myślę, że już bym do tej pory się doczekał maluszków. A tak to musiałem na nowo je kupować i oczywiście znowu czekać. Gdzie kaczuszka, tu kaczuszka z tyłu sobie chodzi. No ale teraz, tak jak wspomniałem, nie podaruję już im. Wolierę dostawię, bo tam już pokazywałem kawałek, mam w zasadzie najgorszą robotę. Tak mi się w stanie wydaje. Dobrze. Przeniosę ich właśnie z tym oczkiem, które tu mają. Tu wcześniej miałem wykopane oczko, ale tu miałem więcej kurek. Te kurki oczywiście zaczęły grzebać mi, rozgrzebywać. Zrobiły dosłownie bagno. Także wstawiłem teraz taką wanienkę im. Dla nich w zupełności to wystarczy. I z tym oczywiście basenikiem je przeniosę do tamtej wolierki. Tu oczywiście one nie mają budki takiej lęgowej. Wiadomo, jest im to potrzebne. Tam już też budkę im pobuduję. Jeszcze stworzę takie warunki, jakie być powinny, żeby było wszystko dobrze. Myślałem, że uda mi się pokazać, jak kaczuszki się kąpią, ale widzę, że parę razy podchodził do swojego kąpieliska, natomiast już się nie kąpał. Już zawsze rano, jak się woda im zmienia, to pierwsze co robią, to lecą do wody. Lubią się pluskać. Także niezależnie od tego, czy ciepło, czy zimno, cały czas w tej wodzie by się działo. Myślę, że nie będzie woda teraz zamarzać, przynajmniej jakiś czas. Także będą korzystać z niej, bo potem znowu przyjdzie do takiej małej miseczki im wchodzić.